Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto jest niedziela, 6 czerwca 2021 roku. 6.06. Witam i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka wideoblogu Trzeba przeżyć, kwadrans z magiem. Mirosław Antoni Glazik-Mak komentuje. Dzisiaj spotkało mnie coś nadzwyczajnego, coś wyjątkowego. Oto tuż go godziny 5, śpiąc jeszcze, usłyszałem głos. Miruś, wstań, módl się, pracuj i idź drogą, którą idziesz. Bądź dzielny, wytrwaj. Miłość moja, syn mój, jest z tobą. Jestem twoją orędowniczką i pocieszycielką. Twoją i twoich zwierząt. Umiłowałeś Polskę, umiłowałeś ludzi, umiłowałeś te zwierzęta. I ja wysłuchałem próśb orędowników twoich, świętego Franciszka, świętego Antoniego, świętego Jana Pawła II, świętego Jana Bosko, świętego Franciszka, twojego dziadka, bo jest on w gronie świętych i towarzyszy mu babcia Marianna. Miruś, nie lękaj się. Wszystko skończy się dobrze. Wszystko wróci do normy. Błogosławieństwo moje, modlitwy moje są z tobą. Ja, królowa Polski, proszę cię, żebyś służył Bogu, twojej umiłowanej ojczyźnie Polsce, ludziom, którzy wokół ciebie mieszkają, dorosłym, młodzieży i dzieciom. A ja przed tronem Boga Najwyższego będę zanosić pokorne prośby za stawiennictwem syna mojego, umiłowanego, tak ciężko umęczonego. Ty wczytuj się w jego cierpienie. Wytrwaj. Miłość moja, troska moja jest z wami. Moi drodzy, przeżegnałem się, stałem, ale jak otworzyłem oczy, widziałem blask. Widziałem Matkę Boską Częstochowską w złotej koronie. Ja was przepraszam, jestem w stroju roboczym, bo musiałem ochłonąć po tym wydarzeniu. Do mnie Miruś powiedziała. Głos jej przypominał głos mojej matki. I gdybym oczy moje nie ujrzały jej częstochowskich szat, pomyślałbym, że to mama moja do mnie przemówiła. Ale tak, poszedłem wykonać swoje zwykłe czynności. Przeżegnałem się, zmówiłem krótką modlitwę, łyknąłem trochę ciepłej, przygotowanej wody i wyszedłem na podwórko. Najpierw zobaczyć psy, potem oczywiście wypuściłem kury, nalałem im wody, oczyściłem wybieg i cały czas myślałem o tym, co mi się przed chwilą wydarzyło. Wizja, sen, półsen, ale przecież oczy moje widziały, uszy moje słyszały. Nie było to tutaj, było to w sypialni naszej. Patrzyłem na oczy Lenki, Lenka też coś czuła, widziała, rozglądała się, jakby ktoś tu przed chwilą był, a potem odszedł. Wiem, ona czeka na panią swoją, ale tym razem czuła obecność kogoś innego. Tak, moi drodzy, dziękuję Bogu, że wstaję pełen sił fizycznych i duchowych.
że rozpiera mnie energia. A teraz, ponieważ Lemkę już znacie, poświęciłem im jeden film, oprowadzę was po naszym podwórku. Zapraszam. Dobrze, to idziemy teraz na mały spacer. Ja założę strój roboczy. Troszeczkę wykorzystam ten statyw, ale go troszeczkę złożę, a tymczasem popatrzcie na te piękne, święte obrazy, które wiecie, kto malował. Tak. A my idziemy teraz i zaraz pójdziemy na podwórko i nagramy film. Tak, wiem, że moja opowieść o tej wizji, drugi raz ją nagrywam, dlatego że jestem pod wielkim jeszcze ciągle wrażeniem. Tak, i popatrzcie na, jeszcze raz na ten wizerunek. Ja tu troszeczkę powyłączam światło, bowiem prąd potrzeba. Spójrzmy na widok jeszcze przez okno z tej domowej kaplicy. Tak. Będziemy o te kaplice walczyć. Piękny jest słoneczny poranek. Boże, dziękujemy Ci za niego. Widziałem poranne mgły. Nie wiem, czy jeszcze będą. A teraz zapraszam na spacer. Założę strój obroczy, taki skórę, żeby się kleszcze nie trzymały, żeby były widoczne. Bo nie wiem, czy jest jeszcze. Na razie nie widzę. Pieski trzeba będzie wypryskać. Wita nas Czaruś. Dzień dobry, Czarusiu. Czaruś już jest wypuszczony. Na razie on jest jeszcze oddzielony od Lenki. A teraz nie wiem, czy będziecie słyszeć mój głos. No bo będzie tu chór pewien. Chór, tak, 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 tak. O, proszę bardzo. Teraz skupię się już na nich. Jest ich tutaj 9. Oczywiście Elzyczka atakuje kogutka. Popatrzcie, tu jest Czarulek, ma tutaj i widzonko. Spróbuję dzisiaj sprawdzić, czy już może być z Lenusią, jak to by było wspaniale. Już wczoraj tak wyglądało, że można spróbować. Obserwuję zachowanie i wiem, czy już ścieczka się skończyła i czy nic się takiego nie wydarzy. A teraz założę, poczekajcie, mój strój roboczy, czyli moją skórzaną wódkę. Posłuchajcie, proszę, popatrzcie na tę piękną ręce, później na bzy, żeby to nie pod słońce. O, i teraz tak, przed nami jest Timuś. Timusiu, to jest wspaniały, pogodny pies, jeden z ostatnich psów, jakie adoptowaliśmy. Obok Mikusia, a gdzieś ty się tak wybrudziła, skarbeczko moja? Przecież ty masz całe mokre łapki, kąpałaś się czy co? Proszę, proszę. Sama radość bije z niej. Czaruś, też chcesz być na... Tak, to jest piesek medialny. A Timuś jest po prostu rewelacyjny. To jest tak pogodny, dobry pies, on by nikogo nie skrzywdził. Czaruś, zostań. Oj, co się stało? Czaruś, zostań. Co się stało? Lenusia. Wszystko dobrze, tak? Ty musisz na łapkę nadechnąć. Tak. I teraz zobaczcie. Postaram się, bo słońce bije w oczy, a to jest Rufus. Rufusiu, kochany. Z Rufusiem zrobimy film też. Przedstawię do Państwa lokalnie. Obie jest Sebi. Sebi jest niebezpiecznym psem. Jak wczoraj mieliśmy niespodziewanych gości, to Sebi podskakiwała, myślę, aż troszkę i bardzo. Skłod by przeszkodziła, popatrzcie. O, są bardzo czujne. Tak. A teraz tutaj są kury, mają już wybieg, już wszystkie są na wybiegu. To jest Elzyczka, tak. To jest wybieg, już mgły. Już mgły, nie wiem, czy ktoś przyjechał. Już mgły zniknęły. Nie, na szczęście nikt nie przyjechał. Chociaż może i powinien ktoś przyjechać.
Popatrzcie, tutaj były jeszcze niedawno piękne mgły, ale zanim przygotowałem sprzęt, a chciałem, żeby dzisiejszy film składał się z dwóch części jakby, religijnej, sakralnej i z części świeckiej, czyli... o, Reksio coś zabrzmi się kochać. To was oczywiście zabezpieczyłem budę, żeby nie przygniotła, bo czegoś tam szuka, czegoś coś czuje. O, to jest... A że to są... I Zoja, że to są groźne psy, to popatrzcie. One są razem, ale atakują się. A tutaj samotny kogutek. Elziczka, proszę cię, nie szczekaj na kogutka. Elzunia, nie szczekaj na kogutka. Moi drodzy. O, kogutek jest taki smutny. Dzisiaj dlaczego? Już wody nie ma, za chwilkę muszę mu dolać. Wszystko, wodę mu wypiją. Drugi kogut, popatrzcie, wspaniały tu. Tak. Wszystkie są na razie, jednak jest zdrowe, są zdrowe. Martwiłem się wczoraj o jedną skór, ale jest dobrze. Mikusia, no wybrudziłaś mnie, no ładnie, już mam dresy brudne, tak. A teraz ciszy. Chwila ciszy. Ustawię kamerę na kopry na płocie. Nie będę nic mówił. Posłuchajmy się głosu kogutka. Tak. Zauważyłem, że zbyt często w swoich ostatnich filmach powtarzam słowo tak. Muszę to wyeliminować, jakbym chciał coś potwierdzić. Co? Nie wiem. Tak. No, widzicie? Fu. Proszę teraz, moi drodzy. Każdego z was, kto będzie oglądał ten film, o chwilę skupienia, o dobre życzenia dla nas, o modlitwę, żebym z Bożą i Maryjną pomocą tę placówkę obronił, żebyśmy mogli tu być razem z naszymi psami. Maryjo, która zgniotłaś głowę węża, spraw, żeby ci ludzie, którzy chcą to miejsce zniszczyć, którzy chcą nas porozdzielać, byli bezsilni, zaprzestali swoich działań. Ja ze względu na obecną sytuację, ja sam ten cały weekend zajmowałem się tymi psami, rezygnując z wypoczynku, z wyjazdu nad jezioro, spotkań z przyjaciółmi. Jedyny wyjazd to był wyjazd po syna i wyjazd, żeby nagrać film wczorajszy z naszą kujawską malarką. Chciałem Państwu już teraz podziękować za bardzo dobrą oglądalność tego filmu. A Aleksandrowi, mojemu przyjacielowi z Moskwy, dziękuję za wspieranie mojej działalności youtuberskiej, za to, że Elku tak mądrze, życzliwie, nigdy mi nie odmawiasz pomocy. Niech Pan Bóg błogosławi Tobie i Twojej rodzinie. Jesteś wspaniałym człowiekiem i moim prawdziwym przyjacielem. Szczęść Boże, błogosławimy Ciebie w imieniu Boga w Trójcy Świętej Jedynej. W Trójcy Świętej Jedynego i Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Elzi, zostaw kogutka. Dwa koguty. Zobaczcie.
Tak, jeden niestety goni, ten duży goni tego małego, tak jak dzisiaj. Proszę o oglądanie, o lajki, o subskrypcje, o udostępnianie filmu przyjaciołom, znajomym. Bardzo nam w ten sposób pomożecie. Będę was informował o tym, co się tutaj z nami dzieje. Dziękuję ci. Kniaziuniu, Kniaziuniu, nowy Kniaziuniu, dziękuję ci. O, Kniaziuniu, a tam zobaczcie, a tam jest malutki kogutek, tak. On jest trochę mniejszy, inny, ale sobie dzielnie radzi. Ja go tutaj wspieram. Tak. I tak jak w życiu, zobaczcie, to są te dwa koguty. O symbolice koguta już dawno miałem przygotować program, robię to. Tak. Dziękuję, szczęść Boże. Dobrego dnia. Dobrego dnia, moi drodzy. Życzę wszystkim dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych.